Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Radowitz. To jest pierwszy poradnik z symulatora SimRail. I w dzisiejszym poradniku przedstawię Państwu pokrótce podstawy obsługi systemu SCS oraz dyżurowania ruchu na tym oto właśnie systemie o podstawowe zasady. Jak to powinno wyglądać? Na 14139 knapówki wjeżdża. Jedzie planowo. Zarzuciłem mu tylko przebieg pociągowy. Dobrze. I teraz tak, drodzy Państwo. No po prawej stronie nam się wyświetlają okienka czatów, co piszą do nas dyżurni. Zazwyczaj informuje się to, że pociąg odjechał z danej stacji, ewentualnie gdzie jest to szlak jednotorowy, informujemy o tym, czy droga dla tego pociągu jest wolna. Robimy to poprzez ten oto komputerek do kontaktu z dyżurnymi. Jeśli jest kolor fioletowy, oznacza się, że na danym posterunku jest AI i wtedy mamy tylko do wyboru oto wszystkie gotowe opcje. Na przykład, że pociąg odjechał o którejś godzinie. I wpisujemy numer pociągu, godzinę, ewentualnie tor. Jeśli jest to jakaś większa stacja, to bardzo to ułatwia dyżurnym ruchu na kolejnym posterunku, po jakim torze jedzie pociąg. Jeśli kolejna stacja jest to stacja większa, na przykład jeśli dyżurujemy na stacji Katowice w Zawodzie, to wtedy najlepiej jest informować stację Katowice, po którym torze porusza się dany pociąg. Jeśli mamy gracza, to możemy sobie wybrać sposób komunikacji, albo wiadomości, albo system głosowy przez mikrofon. A najpierw musimy podnieść słuchawkę. 6138 podam, przebieg czemu jest nie możemy droga podnieść? Ustawiona. Tego nie wiem. 4138 odjechał z góry Włodowskiej. Czemu ja nie mogę na nic kliknąć? 1441 już jest podany. Aha. Fajnie. Dalej nic nie mogę zrobić. Dobrze, drodzy Państwo. Widzimy się już za momencik. Ja tylko tutaj ogarnę i zrobię relogo. Dobrze, więc powracam już po krótkiej przerwie. Tak, mamy dzień ze względu na to, iż jest to serwer innymi godzinami aktualnie. Przejeżdża przez naszą stację pociąg, co właśnie widzimy. Więc jeśli on sobie przejedzie za semafor wyjazdowy 14117, to napiszemy do góry Włodowskiej, że 14117 sobie odjechał. Tak, on sobie zaraz odjeżdża już. My nic mu nie będziemy podawać. I zatwierdzamy sobie, jako że on nie ma u nas postoju, zatwierdź godzinę przejazdu. Czy jedzie punktualnie według rozkładu. Więc, no i drodzy Państwo, omówiłem pokrótce działanie tego. Właśnie teraz możemy podnieść słuchawkę. Na początku podnosimy słuchawkę i wtedy wybieramy sobie kanał głosowy, na przykład do góry Włodowskiej, klikamy mikrofonik. No mówię, no teraz jest wszędzie AI, więc nie jesteśmy w stanie nic innego naklikać. Dobrze, więc może przejdźmy w takim razie do omówienia rozkładu jazdy i systemu SWDR, czyli systemu wspomagania dyżurnego ruchu, na którym możemy się dowiedzieć, czy pociąg jest klasyfikowany, czy nieklasyfikowany, czyli czy jedzie, czy nie jedzie. Jak jest nieklasyfikowany, to znaczy się, że nie jedzie.
tym dniu. Tu mamy przyjazd planowany i przyjazd rzeczywisty, a tu mamy różnicę pomiędzy tym przyjazdem. Tutaj mamy kategorię pociągu, jaki do nas jedzie. Numer pociągu, jaki przez naszą stację przejeżdża. Przede wszystkim tak, te pociągi, co mają czterocyfrowy numer, mają pierwszeństwo, te, co mają pięciocyfrowy numer, są puszczane w drugiej kategorii, ten, co mają sześciocyfrowy numer, to są pociągi towarowe albo służbowe i one są puszczane w ostatniej kolejności. No tak, w dużym uproszczeniu. Ale ja tu jest to podstawowy poradnik, więc dlatego robię to w takim uproszczeniu. Tutaj mamy z jakiego posterunku, do jakiego posterunku jedzie pociąg. Są to posterunki, z którymi my sąsiadujemy. W tym przypadku mamy Górę Łodowską, Starzeny i Knapówkę. I takie tylko posterunki tutaj mamy. Tu mamy numer linii, o jaki pociąg ma się poruszać po wyprawieniu. Tu mamy na przykład od 13.117 jedzie z Knapówki w kierunku Starzyn i będzie się poruszał linią numer 570. Tu mamy informację o postoju, czyli długości postoju na naszej stacji. Są trzy typy postojów. Typy postojów mamy dalej. Tu jest oczywiście czas postoju. Jeśli jest on zerowy, oznacza się, że pociąg ma przylot. Jeżeli występuje jakiś, to znaczy, że pociąg musi się zatrzymać. W zależności od typu postoju PT, to jest postój techniczny, jest to postój nieobowiązkowy, który można pominąć. Jest też PH, czyli postój handlowy, czyli postój, na którym występuje wymiana pasażerska na stacji przy peronie i wtedy ten postój musi się odbyć w całości aż do planowej godziny odjazdu. Jest też typ trzeci, czyli postój manewrowy. On w Simrailu póki co nie występuje, więc nie będę też go omawiał. Tu mamy planowy odjazd i odjazd rzeczywisty. Działa to tak samo jak z przyjazdami. I tu mamy różnicę w tym czasie, czyli czy pociąg jest opóźniony, czy jedzie przed czasem. Jak jest minus, to jedzie przed czasem. Jak jest pełna cyfra bez minusa, czyli dodatnia, to znaczy się, że pociąg jest opóźniony. I teraz tak, z Knapówki zbliża się do nas 13.117, który jedzie w kierunku Starzyn. Więc najprostszym rozwiązaniem musimy mu podać ścieżkę przejazdu. Więc drodzy Państwo, teraz tak, to jest pulpit SCS. Pulpit SCS, na którym mamy wszystkie potrzebne nam informacje do prowadzenia ruchu pociągów. Oczywiście widzimy, na jakim odcinku odstępowym samoczynnej blokady liniowej znajduje się pociąg. Tutaj z tej strony też tu mamy poszczególne odcinki samoczynnej blokady liniowej. I teraz tak. Chcemy podać pociągowi 13.117 wyjazd w kierunku Starzyn. Więc klikamy sobie na semaforek, na którym chcemy podać sygnał i klikamy na kolejny semaforek, do którego chcemy podać ten sygnał zezwalający na jazdę. I klikamy sobie w ikonkę przebieg pociągowy i wyślij. I teraz wszystkie zwrotnice ładnie nam się przestawiają, jak możemy przeuważyć, i przebieg pociągowy nam się podał prawidłowo. Tu mamy tarczę manewrową i semafor. I te semafory są oznaczone na czerwono, czyli znaczy się, że nie możemy z nich podać przebiegu, gdyż inny przebieg jest już zaizolowany dla innego pociągu na ich torze wyjazdowym. I z Elki chcemy podać do Starzyn, ale w Starzynach jest tor jednotorowy, szlak jednotorowy, przepraszam. Czyli co musimy w takim przypadku zrobić? Zapytać Starzyny, czy droga dla pociągu
13117 jest wolna. Czyli wpisujemy 13117 i jeszcze droga dla pociągu 13117 jest wolna. I starzyny odpowiadają, że dla 13117 droga jest wolna o 11.04, więc klikamy sobie w tą tutaj ikonkę tej dwustrzałeczek i klikamy włączenie kierunku blokady, czyli WBL. I teraz strzałeczka nam miga. Jeśli pan potwierdzi w starzyna blokadę, o właśnie, to strzałeczka przestaje migać i mamy taką zieloną strzałeczkę. Mamy też coś takiego jak pozwolenie na ustawienie kierunku. Jeśli oni by nam się pytali i by nam nadali tą strzałeczkę, to wtedy klikamy pozwolenie na ustawienie kierunku. To oznacza w skrócie, że dajemy mu pozwolenie na to, żeby tą strzałeczkę sobie umocnił i żeby właśnie się zrobiło tak jak u nas teraz. I teraz możemy na spokojnie z semafora L podać wyjazd pociągowi tak samo jak wjazd w kierunku Starzyn. Jak widzicie, wyjazd na pociągu się podał, semafor zmienił się na semafor zezwalający na jazdę. Jest to semafor półsamoczynny, drodzy Państwo, półsamoczynny, więc sam dostosowuje prędkość zależnie od zwrotnicy. Jeżeli na tej zwrotnicy jest dozwolona prędkość na przykład 40 na godzinę, to wtedy semafor wyświetla sygnał ograniczający do 40, jeśli byłoby na wprost. Wtedy pociąg przejeżdża na wprost przez zwrotnicę, więc semafor z automatu nadaje sygnał zezwalający na jazdę z maksymalną dozwoloną prędkością. I tak to w skrócie, drodzy Państwo, wygląda. I teraz jeszcze tak, 13.117 sobie odjeżdża, to znaczy przejeżdża. Możemy tutaj zatwierdzić, że 13.117 przejeżdża w systemie wspomagania dyżurnego ruchu. Do starzyn informujemy, że 13.117 odjechał. Pięknie. Znaczy, no jeszcze nie odjechał, ale to już szczegół. I teraz tak, jeśli chcemy podać sygnał zastępczy, co też często na kolei się zdarza, musimy się upewnić, że droga przebiegu jest ustalona prawidłowo. Wtedy sobie klikamy na przykład na zwrotnicę lewym przyciskiem myszy i mamy do wyboru parę różnych opcji. Nas interesuje opcja plus i opcja minus, czyli opcje ustawienia zwrotnicy przede wszystkim. I jak jest białe, to znaczy, że jest to ustawienie w przeciwnym kierunku, nic jest teraz ustawione. I mamy ustawiony przebieg odpowiedni i wtedy na semaforze klikamy lewym przyciskiem myszy i klikamy w coś takiego, co się nazywa szy, jest to sygnał zastępczy. Jest też N-szy, czyli jazda po torze niewłaściwym. Jeśli byśmy tu mieli ustawione, że ma jechać po torze lewym, to wtedy klikamy ten sygnał zastępczy. No jest to już bardziej się informacja odnośnie przepisów ruchu kolejowego, którą każdy powinien znać. Sygnał szy jest to sygnał zastępczy i wtedy podajemy go. I co się teraz dzieje? Cały ekran zrobił się szary i semafor świeci się właśnie tak. I wtedy klikamy sobie na niego lewym klawiszem myszy i klikamy sygnał zastępczy potwierdzenie, czyli szypy, i wtedy klikamy wyślij. Wtedy nam się potwierdza podanie sygnału zastępczego. I wtedy pociąg przejeżdża, on automatycznie po pewnym czasie się wygasza. Jeśli chcemy go ręcznie wygasić, klikamy sobie sygnał stop. Nie, klikamy sobie sygnał stop. Czemu ja go nie mogę ręcznie wygasić? Gdzieś była taka opcja kiedyś. Ciekawe. No dobra, miesza z tym.
41116 chce przejechać. Podajemy mu tak samo przelocik. Napówki do starzyn. On ma u nas postój techniczny. Czy on musi mieć tego, to bym raczej nie powiedział. Postoju technicznego u nas. Nie, poczekajmy, aż sygnał zastępczy się wygasi. On mówi, po pewnym czasie się on sam wygasi. No i teraz mamy drogę wolną. Blokada nie została zerwana. Pana dyżurnego ruchu. Tylko, że też ten szlak jednotorowy posiada sygnalizację SBL. Czyli samoczynnej blokady liniowej. Mamy aż nam 41116 przejedzie. Zwolni nam właśnie blokady na zwrotnicach, dzięki czemu możemy mu podać. Nie możemy mu podać. No dobrze. Pan zwolnił blokady 132.017. No musimy się panu jeszcze raz zapytać i 41116 sobie przejechał. Kierunku już napówki. Droga jest wolna, super. Dodajemy WBL-kę, pan potwierdza. I podajemy przebieg pociągowy. I tu, jak mówię, zwrotnice przestawiają się same. Rozumiem, że jest to pulpit SCS. Dobrze, musimy sekundkę poczekać, drodzy Państwo. Zanim będziemy robić kolejne specjalizacje, dobrze. Pan wyjechał za pierwszy odstęp, więc jeszcze mamy coś takiego jak odwołanie izolacji odcinkowej semafora. Czyli jeśli błędnie podamy wyjazd pociągu, to możemy sobie ją odwołać, zerwać blokadę i zrobić to jeszcze raz. Nie wiem, czemu nie ma tutaj opcji nadania sygnału czerwonego. O, jest. Widzicie, jednak jest. No. I wtedy, jak klikniemy sobie tu na zastępowanie sygnalizatora, czyli po prostu sygnał stop, to się wyświetla sygnał S1 na semaforze. Po kliknięciu tego klawisza możemy to odwołać. Ale wtedy semafor pomimo wszystko zostaje dalej w pozycji S1 do czasu zerwania blokady. I nadania jeszcze raz ścieżki przejazdu na 32.017 przeleciał. Więc piszemy do starzyny, że pojechał. No dobrze, a co zrobić w takiej sytuacji, tak? I oto jest dobre pytanie. Co powinniśmy w takiej sytuacji zrobić? A już odpowiadam Państwu na to pytanie. Nie wiem, czy mi się to odkliknęło. Dobrze. Robimy sobie tak. No i samo jak nadajemy ścieżkę przejazdu dla pociągu. I teraz tu mamy takie opcje. Zwolnienie doraźne przebiegu. Zwolnienie doraźne natychmiastowe przebiegu pociągowego i zwolnienie doraźne natychmiastowe przebiegu pociągowego potwierdzenia. Jeśli potrzebujemy zrobić to bardzo szybko, robimy natychmiastowe zwolnienie doraźne i musimy zrobić tą sekwencję jeszcze raz i kliknąć potwierdzenie tego. Czemu się to nie potwierdziło?
Tego nie wie nikt. Matko łaska. Tu jest potwierdzenie, widzicie? O, nie w to kliknąłem. Wybaczcie, drodzy Państwo. I wtedy sobie odwołujemy nasze stopowanie sygnalizatora i na nowo możemy wtedy podać przebieg tutaj, albo możemy też inny przebieg podać. Możemy również to zrobić inną metodą. Jeśli już mamy ten przebieg podany, możemy skorzystać po prostu ze zwolnienia doraźnego przebiegu i wtedy semafor nam się wygasza. I tyle. I teraz trzeba po prostu poczekać, aż przebieg nam się zwolni. Zrobi on to po czasie, jakim pociąg potrzebowałby, aby przejechać po tym odcinku torowym właśnie. I to też się stało. Przebieg nam się zwolnił. Tego trybu powinno się używać najczęściej, ponieważ zwolnienie doraźne przebiegu pociągowego jest nagłym zwolnieniem tego przebiegu. Jest to już używane tylko w sytuacjach nadzwyczajnych. Powinno się używać tej właśnie pierwszej opcji, po prostu zwolnienia przebiegu pociągowego. I myślę, że w tym odcinku podstaw zdyżurowania na stacji z pulpitem SCS omówiłem już wszystkie najpotrzebniejsze informacje. Zapraszam Państwa do obejrzenia innych materiałów symulatora SimRail oraz jeśli chcecie Państwo się dowiedzieć dyżurowania na pozostałych opcjach, czyli na przykład na pulpitach SRK, pulpitach kostkowych. Zapraszam Państwa do obejrzenia również tych poradników. A w tym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, na razie, cześć, pa, pa.